Witam Państwa serdecznie w imieniu zarządu Expo Mazury na otwarciu targów hodowlanych Zagroda warmińsko-mazurskiej wystawy zwierząt hodowlanych oraz mazurskiego agroshow. Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa na naszym przepięknym obiekcie. Od niedawna nazywamy się Expo Mazury. Byliśmy Expo Arena, jesteśmy Expo Mazury, dlatego że bardzo chcemy być związani i jesteśmy związani z tym regionem. Parę lat temu jeden z rolników, a tu jest ich 99% na tej wystawie, powiedział mi takie zdanie: postęp idzie szybciej niż nasze myślenie. I to Państwu chcemy po prostu tutaj w Ostródzie, w tej zimowej, może nie zimowej, ale w zimowym okresie zaprezentować. I to, co Państwo zobaczycie w hali numer 5 i 6, to jest sercem tej wystawy. Po to ci rolnicy tu przyjeżdżają, aby to zobaczyć. Dla nich się to organizuje. Miło nam jest, że dzisiaj możemy po raz pierwszy uczestniczyć w tak dużym wydarzeniu, jaką jest wystawa, gdzie trzech partnerów potrafiło się porozumieć i zorganizować targi, największe targi w północno-wschodniej Polsce. Szanowni goście, przedstawiciele organizacji działających w rolnictwie, przedstawiciele władz, ale przede wszystkim rolnicy uczestniczy dzisiejszych targów. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze targi, pracy resortów, działaniach rządu. Promocja, wspieranie targów jest to jedno z zadań, które będziemy kontynuowali w tych 4 latach, które przed nami. Będziemy takie przedsięwzięcia wspierali i tutaj, jak dzisiaj zauważyłem, jeszcze nie zwiedzając targów, ale widzę, że jest to przedsięwzięcie udane i przedsięwzięcie, które będzie miało wpływ na rozwój polskiego rolnictwa. Chciałem jeszcze raz pogratulować organizatorom, życzyć, aby z każdego roku te targi były coraz lepsze, coraz większe, bo nic nie ma takiego, że nie można udoskonalać. Jeszcze raz gratuluję wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, panie marszałku, szanowni państwo, drodzy rolnicy. Oczywiście targi cieszą się ogromnym zainteresowaniem, co widać na drodze, bo bardzo trudno dojechać, stąd też moje spóźnienie, za które bardzo serdecznie przepraszam. I chciałbym w tym miejscu złożyć moje serdeczne podziękowania organizatorom tych targów. Warmia i Mazury to region, to województwo, którego główną gałęzią gospodarki jest właśnie rolnictwo. To dzięki rolnictwu żyjemy, dzięki rolnictwu się rozwijamy, dzięki rolnictwu. Rolnictwo stanowi tą taką największą siłę rozwojową naszego regionu. I o to rolnictwo musimy nieustannie zabiegać, o to rolnictwo musimy nieustannie się troszczyć. Wszystkim uczestnikom tego wydarzenia, tego ważnego wydarzenia w życiu naszego regionu składam serdeczne gratulacje i życzę owocnych rozmów pomiędzy panem ministrem, pomiędzy organizacjami rolniczymi i pomiędzy nami wszystkimi tutaj dzisiaj zebranymi. Panie ministrze, panie wiceministrze, panie wojewodo, szanowni państwo, przede wszystkim pragnę bardzo serdecznie przywitać pana ministra, gości, wszystkich państwa tutaj w regionie Warmii i Mazur. Jest to bardzo ważne, że w Ostródzie już w drugiej edycji ważnej wystawy sektorowej są tak ważne osobistości jak pan minister, pan wiceminister, prezesi agent rządowych, instytucji, korporacji rolniczych. To podnosi rangę tej wystawy i świadczy o tym, że rolnictwo w kraju, ale tutaj w regionie Warmii i Mazur jest ważną gałęzią gospodarki. I tak jest rzeczywiście, proszę Państwa, w ostatnich latach widzimy, jak wszystko pięknie się rozwija, jak też intensywnie
rolnictwo zmienia swój charakter. Myślę, że tak jak zawsze, tak i w następnych latach samorząd województwa będzie wspierał tę inicjatywę wspólnego dzieła i będziemy jeszcze bardziej rozwijać to, co jest cenne w naszym regionie, a mianowicie rolnictwo Warmii i Mazur. Wszystkiego dobrego. Życzę wszystkim oglądania tych wszystkich maszyn i nie tylko ich mieć w marzeniach, ale także w rzeczywistości, w swoich gospodarstwach. I życzę wam tego wszystkim i sobie również, jako rolnikowi też, żebyśmy cały czas się rozwijali. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, serdecznie wszystkich witam i też dziękuję za powitanie mojej osoby przez organizatorów targów urządzeń rolniczych i maszyn. Naprawdę jestem zadowolony z tego, że tutaj w Ostródzie, w województwie warmińsko-mazurskim powstaje tak piękny obiekt, którym można promować i sprzęt rolniczy, myślę, że inne wystawy, inne produkty, które są wytwarzane w Polsce, ale także za granicą. Kierunkiem naszego działania jest program rolny Prawa i Sprawiedliwości, program, który zakłada utrzymanie jak największej ilości gospodarstw w Polsce, który zakłada, że ma być budowany zrównoważony sektor produkcji rolnej, że mamy podjąć działania dotyczące oświaty, nauki, doradztwa rolniczego i wielu obszarów. Te podstawowe, Szanowni Państwo, w skrócie mówiąc, problemy są skumulowane w 6 takich obszarach i ten pierwszy, to, który już realizujemy, jest to sprawa polskiej ziemi, która była w ostatnich latach w różny sposób rozdysponowana. Państwo znacie te problemy z tych słupów, a więc po objęciu funkcji ministra na wniosek, że tak powiem, czy na wniosek szeregu obywateli, czy instytucji, czy też skierowanych do mnie pism, postanowiłem wstrzymać sprzedaż polskiej ziemi na 5 lat. W tym czasie przygotować ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, za to właśnie odpowiada pan minister Babalski, wycofać tą ustawę, którą uchwaliła koalicja PO-PSL jako szkodliwą dla naszego ustroju rolnego i do końca kwietnia mamy przyjąć ustawę, która szereg problemów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa rozwiąże. Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno, województwo podlaskie. Panie ministrze, wcześniejsza ekipa opracowywała bardzo ważną ustawę Prawo wodne. Ten projekt został, z tego co wiem, wycofany. Projekt zakładał, że melioracje, to zadanie będzie realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, jakim jest gmina. Proszę powiedzieć, czy podjęliście pracę nad nową ustawą i jaka będzie rola gmin? My swego czasu podjęliśmy uchwałę intencyjną, która była przeciwko tej ustawie, ponieważ nie były zabezpieczone środki finansowe na realizację tych zadań w gminach. Jak to wygląda teraz? Dziękuję. Może ja od razu odpowiem, to będzie sprawniej szło i nie będę naprawdę rozgadywał. Było konkretne pytanie, jest konkretna odpowiedź. Powstał zespół międzyresortowy, na razie złożony z sekretarzy stanów, ministrowie z TEK-ą zostają, że tak powiem, na ten deser, żeby przyjąć bądź też odrzucić naszą pracę. Jestem w tym zespole. Prawo wodne będzie. Jesteśmy już po 2 spotkaniach. Jeśli chodzi o szczegółowe melioracje oraz spółki wodne, są akurat moje gestie w Departamencie Ziemi, tym się zajmuję. Mamy określony czas, do połowy marca ma być złożony projekt i przekazany poszczególnym ministrom konstytucyjnym, a później dalsze losy Komitet Stały i Rada Ministrów. Te prace są, gmina w tym jest uwzględniona.
Dzień dobry, Barbara Józefowicz, powiat nowomiejski. Jestem z mężem, jesteśmy rolnikami. Chciałabym spytać, kiedy możemy spodziewać się prawdziwego uwolnienia przetwórstwa, także małych przetwórców, tak jak pan mówił, na wzór rolników francuskich, włoskich, kiedy można spodziewać się uproszczenia przepisów sanitarnych w tej kwestii? Jeśli chodzi o sprzedaż, tak określając bezpośrednio, mamy projekt ustawy, który będzie skierowany w tym albo w następnym tygodniu do konsultacji. Projekt, który wprowadza szereg ułatwień. Przenosimy część kompetencji sanepidu do weterynarii. Jeśli chodzi o kontrolę bezpieczeństwa żywności, taki projekt myślę, że w ciągu 2 tygodni pojawi się. Mamy nowego dyrektora Departamentu Weterynarii. Thank you.